Moi drodzy, w końcu materiał The Walking Dead i to nie byle jakie materiał, ponieważ dzisiaj pogadamy sobie o kolejnym powrocie kolejnego starego przyjaciela, z którym, moi drodzy, byliśmy stosunkowo blisko. Oczywiście, jak zawsze, jeżeli nie chcecie spoilerów, sobie tutaj nie klikajcie w ten film, znaczy już kliknęliście, ale nie oglądajcie. I moi drodzy, też muszę potwierdzić, że materiał nie jest potwierdzony w 100%, jednak jest kilka dowodów, które mogą o tym świadczyć. A jeżeli materiał się spodoba, subi like, bardzo niewiele dobiłem tutaj 600 lajków, żeby znowu wpaść w algorytm YouTube'a, będę mega wdzięczny. Komentarz, postać dostanie duże serduszko, naprawdę nie bójcie się, lajki, komentarze, serio, to naprawdę pomaga, a teraz zaczynamy. I teraz proszę o werble, których i tak nie mam w montażu, bo po prostu nie. Moi drodzy, tutaj postacią jest James. Tak, James z The Walking Dead Mission, prawdopodobnie tak jest, macie teraz tutaj na obrazku i zdjęcie i takie jakby porównanie. Moi drodzy, w plikach gry znaleziono postać Jamesa i właśnie ten, bardzo prawdopodobne, że ten James jest tym samym chłopcem z The Walking Dead Mission, jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ wiek działa jak najbardziej na korzyść niego, ponieważ jest w odstępstwie idealnych lat, w których mógł po prostu dorosnąć. No i oczywiście imię jego oraz wygląd też działają na korzyść, fabularnie jest to jak najbardziej możliwe, z tego powodu, że z tego co pamiętam, TWD Mission skończyło się tym, że odpłynęli. No i chociaż nie wiem do końca, nie pamiętam tej gry zupełnie, nie lubię jej swoją drogą, ale faktem bardzo prawdopodobne jest to, żeby nasz James powrócił, szczególnie, że to by było fajne. Jeśli chodzi o Telltale Games, to by było fajne, szczególnie dlatego, że mają tutaj jakiś hype. Mają hype, mówią, o, kolejny stary przyjaciel, to jest dodatkowy hype. Język zaglądał mi się niemiłosiernie, więc moi drodzy, to jest teoria oczywiście, to jest tylko teoria, która może się sprawdzi, może nie, jak to mają teorię w zwyczaju. Za tydzień wychodzi nowy trailer, taki dłuższy, gdzie jest więcej akcji, nie tylko trailer statyczny, więc tym bardziej, moi drodzy, mam nadzieję, że tam poznamy tożsamość Jamesa, który jest w plikach gry, jest w plikach dźwiękowych i wygląda tak, i bardzo prawdopodobne jest to, że to może być James z TWD Mission. Dajcie znać w komentarzu, dokładnie ty daj znać, co o tym sądzisz. Będę mega wdzięczny za lajka, suba oraz komentarz, ponieważ serio, wróćmy do tych algorytmów. Materiał z TWD, szybki materiał, bo co mam się więcej rozgadywać. Moim zdaniem jest to teoria prawdopodobna. Dzięki za uwagę, do następnego, no i cześć!